Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 6. Przedstawienie propozycji i podjęcie uchwał w sprawach. Punkt 6.1. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Panki. Kto będzie referował, Panie Wójcie? Pani Bydmus? No, proszę się zdecydować i nie krypować. To są sami swoje. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Panki jest zmianą planu obowiązującego, który ta miejscowość posiada od 2005 roku. Mniej więcej rok temu została uchwalona zmiana studium gminy całej i z tej zmiany studium wynikały też różne zmiany, które powinny mieć odzwierciedlenie w planie miejscowym tej miejscowości, a także oprócz tego były liczne wnioski mieszkańców dotyczące przeznaczenia terenu. Zmiany głównie większość tych wniosków dotyczyła przeznaczenia terenów rolnych pod zabudowę mieszkaniową, a także przeznaczenia terenów pod działalność gospodarczą, pod usługi. Były też różne wnioski dotyczące jakby szczegółowych zapisów poprzedniego planu. No i po przeanalizowaniu tych wszystkich wniosków został sporządzony projekt planu. Ten projekt planu został wysłany do uzgodnień. Została zrobiona dla niego prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych jego uchwalenia. Uzgodnienia przebiegły pozytywnie. No i plan był wyłożony przez okres 21 dni do publicznego wglądu. Zgłoszone zostały w tym czasie uwagi. Była też przeprowadzona dyskusja publiczna. Uwagi te zostały rozpatrzone przez wójta gminy. W większości zostały one uwzględnione. Jedna uwaga nie została uwzględniona ze względu na to, że jej przyjęcie spowodowałoby niezgodność projektu planu ze studium uwarunkowań. I ta uwaga została przekazana Radzie w projekcie tej uchwały do rozstrzygnięcia. I to może tyle w skrócie, ewentualnie jeżeli są jakieś pytania szczegółowe do Dziękuję. Ja tylko jeszcze myślę, dodam, że na ten plan czeka wiele osób już w Pankach, bo jest to plan niosący wiele zmian. Na nim jest mnóstwo, pojawia się mnóstwo nowych terenów do zabudowy i myślę, że to bardzo dobrze, że też liczymy na to. I tutaj tereny inwestycyjne także otwierają się szersze możliwości. Dobrze, że były te dyskusje, wiele spotkań i tak uwag jak najwięcej próbowaliśmy nałapać. Myślę, że ten plan już spełni nasze oczekiwania. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi co do projektu tej uchwały? Tak, proszę. Ja bym się chciał spytać, bo ja numerowo nie wiem. Pani wie, że jedna nie sprawa została niezałatwiona, że to jest, to wiadomo, że o którą to działkę chodzi? 89 czy 90? To chodzi o działkę w obrębie Cyganka? Nie, teraz mówimy. A jeżeli chodzi o Panki, bo teraz tak, ja dostałem niedawno mapę, bo do tej pory tej mapy nie było, czyli nie była aktualna i na tej mapie, przepraszam, że tak stoję, nijak do tego, tylko chciałem się odnieść, na tej mapie jest na przykład teren, który przyznano pod zabudowę jednorodzinną i tam były dwa. Prosiła, żeby jej przekształcić działkę i chyba od radnego Stasia Mana rodzina, tam ktoś, ja nie wiem dokładnie. I teraz tak, jedno przyznano, pani Zbierzkowski z tego co ja widzę z tej mapy nie przyznano, bo dalej jest R,
ale oni wspólnie doszli do porozumienia, bo oni sąsiadują działkami, że będą wspólnie oddają pod drogę. Ci dają połowę i ci dają połowę i to miało jakoś być załatwione, że to na rzecz gminy za darmo. Tak przynajmniej były pierwsze. I ja widzę, że pani Zbierzkowska nie dostała, ale swoją działkę pod drogę musi dać, bo tak jest narysowane tutaj. Czy to jest tak? Ja tu w imieniu... Uwaga pani Zbierzkowskiej dotyczyła wydzielenia drogi gminnej. Tak, ale obok tego chciała mieć grunt zmieniony też, tak? Ale tego nie było w tej uwadze. Nie. No nie możemy, wiecie, uwadze, możemy, czy przed... możemy ja odczytać uwagę, która została wyniesiona przez... No dobra, to tyle chciałem powiedzieć. Proszę Państwa, jeśli nie ma więcej uwag i zapytań co do tego projektu uchwały, proponuję go przegłosować. Proszę Państwa, wiecie Państwo, że każdy ma ten materiał, to jest ponad 30 stron, ja nie będę czytał, bo mojej gadce nie trzyma, a mamy 3 takie uchwały. Poczytam tylko sam tytuł. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem uchwały Rady Gminy Panki w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Panki? Proszę o uniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Panki została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego szczegóła. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Kostrzyna Kotary. Kto będzie referował? Pani Chyba, proszę też parę słów powiedzieć. Uchwała o przystąpieniu do tego planu została podjęta równocześnie z uchwałą o przystąpieniu do zmiany planu Panek i tak samo będziemy też omawiać zmianę, za chwilę zmianę planu miejscowości Cygantek Pacano. Ta miejscowość również ma obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego z 2005 roku. Do tego planu też zgłoszone zostały wnioski dotyczące też przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową. Oprócz tego został zgłoszony wniosek inwestora o lokalizację 2 elektrowni wiatrowych. Został sporządzony projekt planu z prognozą oddziaływania na środowisko i z prognozą finansową i został on uzgodniony i był wyłożony do publicznego wglądu. Z tym, że ze względu na uwagę Urzędu Wojewódzkiego odnośnie zapisu planu po tym wyłożeniu, które się odbyło, rysunek planu został zmieniony i ponownie został poddany procedurze uzgodnień. O co chodziło? W pierwszej wersji tego planu były wyznaczone tereny pod lokalizację elektrowni wiatrowych większe. To znaczy był wyznaczony teren, który był jakby potencjalnie możliwym terenem dla ich lokalizacji. Ponieważ lokalizacja elektrowni wiatrowych jest w sumie tutaj w tym rejonie Polski tematem dość nowym. Większość takich obiektów było zrealizowanych na północy. Nie ma jeszcze wypracowanych metod odnośnie zapisu w planach zagospodarowania przestrzennego i tak samo nie mamy jednoznacznych przepisów dotyczących lokalizacji tych inwestycji. Ostatnio pojawiła się zmiana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która właśnie wymieniła te obiekty i
jako takie, które powinny być umieszczone w planach zagospodarowania przestrzennego. I ta zmiana, którą dokonano, polegała na tym, że zamiast tego terenu dużego wydzielono dwa małe tereny bezpośrednio pod lokalizację tych elektrowni. To jest związane z tym, żeby po prostu nie przeznaczać na cele niebudowlane większej ilości terenów rolnych. Po dokonaniu tej zmiany też ten projekt planu został uzgodniony i było ponowne wyłożenie. W trakcie wyłożenia nie zostały zgłoszone żadne uwagi. Po okresie przepisowym, który upłynął, który ma wójt gminy na rozpatrzenie uwag, zaczęły wpływać pisma od mieszkańców protestujące przeciwko tej lokalizacji. Ponieważ myśmy, jeśli chodzi o plan, jakby okres, tryb procedowania został zakończony, to znaczy okres rozpatrywania uwag do planu minął. Te uwagi nie były przez wójta rozpatrywane, natomiast zostały dołączone tutaj do projektu uchwały i zostały przedstawione Radzie do rozstrzygnięcia. Także w tej chwili jakby taka jest historia w skrócie powstania tego projektu planu. Dziękuję. Dzień dobry Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Jeżeli Państwo pozwolicie, to ja również na siedząco z uwagi na materiały, którymi będę chciała się podpierać. Przede wszystkim bardzo dziękuję Państwu mieszkańcom, którzy telefonowali, mailowali, zapraszali na tę sesję dzisiejszą, zaniepokojeni przyszłością, jaka może spotkać Waszą gminę. I w związku z tym, że do materiałów dla radnych dołączane były materiały propagujące farmy wiatrowe, a nie przedstawiana była druga strona tego medalu, która jest o wiele mniej atrakcyjna dla mieszkańców, pozwolicie Państwo, że upoważniona właśnie przez mieszkańców, którzy zaprosili mnie na tą sesję, pozwolę sobie przytoczyć, co następuje. W najnowszych międzynarodowych badaniach opublikowanych w prestiżowych naukowych czasopismach podnosi się istotnie szkodliwe oddziaływanie turbin wiatrowych, w tym w szczególności dźwięków niskiej częstotliwości i infradźwięków, które prowadzą w kilku czy kilkunastoletnich okresach do nieodwracalnych zmian neurologicznych i neuropsychiatrycznych. Chcę Państwu powiedzieć, że Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, która obradowała we Wrocławiu w 2008 roku i w czasie tej konferencji wypowiadali się specjaliści światowej sławy z zakresu energetyki, również specjaliści z Polski. Oni podnosili, że w kolejnych dziesięcioleciach polska energetyka powinna nadal opierać się na paliwach kopalnych, głównie na węglu kamiennym i brunatnym. Kontestowali tutaj zyskowność również energetyki pochodzącej z energii pochodzącej z farm wiatrowych. W raporcie, który przedstawiono, a pod którym podpisali się tacy specjaliści jak profesor doktor habilitowany inżynier Adam Janiak, członek Państwowej Akademii Nauk, profesor doktor habilitowany inżynier Leszek Pływarczyk, dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, profesor doktor habilitowana Maria Podolak-Dawidziak, profesor doktor habilitowany Piotr Ponikiewicz, profesor Staśko, profesor Wojciechowski, profesor Andrzej Żelaźniewicz, członek Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu Nauk Państwowej Akademii Nauk. Więc ci wszyscy Państwo wskazują, że naukowo-eksperymentalnie udowodniono, proszę Państwa, że odczuwalny w domu hałas turbin wiatrowych prowadzi wbrew zapewnieniom lobby wiatrakowego do tak zwanej choroby wibroakustycznej.
wykazano, że choroba ta po ponad 10-letnim oddziaływaniu dźwięków niskiej częstotliwości, w tym infradźwięków, które są bezsprzecznie emitowane wbrew zapewnieniom lobby wiatrakowego, także przez turbiny wiatrowe, objawia się w końcowej fazie patologiami neurologicznymi i neuropsychiatrycznymi, prowadzącymi m.in. do zmniejszenia zdolności poznawczych, znacznego obniżenia ilorazu pamięci, pogłębionych zaburzeń psychicznych, zaburzeń neurologicznych charakterystycznych dla rozległego uszkodzenia mózgowia, podobnych do choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego. Przyczyną tych wszystkich chorób są naukowo udowodnione zmiany na poziomie molekularnym w komórkach wywołane przez infradźwięki i dźwięki niskich częstotliwości. Chcę Państwu przypomnieć, że infradźwięki wykorzystuje się w wojsku w tak zwanej broni akustycznej. O szkodliwym migotaniu światła nie muszę tutaj Państwu tłumaczyć, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, jaki wpływ migotanie światła ma na stan naszego zdrowia psychicznego. Bardzo szkodliwe oddziaływanie dźwięków niskiej częstotliwości emitowanych przez elektrownie wiatrowe jest nie tylko na człowieka, ale również na inne organizmy żywe. Szanowni Państwo, do Polski trafia około 90% starych, złomowanych z Niemiec, Holandii, starych wiatraków. I choć stare turbiny powinny trafiać na złom, jadą do Polski. Chcę Państwu zwrócić uwagę, co podnosi również dr Wojciechowski z Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, że przechodzone wiatraki nie utrzymują norm napięcia. Specjaliści na efekt migotania uważają za bardzo szkodliwy i u chorych może on wywołać nawet atak padaczy. Niedługo Polacy będą musieli zajmować się złomowaniem tych starych wiatraków, bo po zainstalowaniu ich okaże się, jak wysoka jest ich wadliwość. Szanowni Państwo, hałas, migotanie światła, szkodliwe infradźwięki. To jest to, co czeka mieszkańców gminy, jeśli dzisiaj radni podejmą decyzję korzystną dla farm wiatrowych. Szanowni Państwo, trzeba mieć pełną świadomość tego, że pozorny zysk, jaki wydaje się będą miały indywidualne osoby podpisujące umowy na dzierżawę, jest naprawdę pozornym zyskiem również dla tych, którzy te umowy podpisują. Dlaczego? Dlaczego najbardziej uderzają te umowy we wszystkich mieszkańców danej miejscowości? Dlatego, proszę Państwa, że wartość nieruchomości w całej w obrębie działania farmy wiatrowej znacząco spada. Kto z Państwa dzieci będzie chciał budować dom w zasięgu farmy wiatrowej, gdzie łopot skrzydeł, łomotanie, infradźwięki to te czynniki, którym będziecie Państwo poddawani przez cały okres swojego życia. To zostanie na lata. Teraz ważna rzecz. 27 lutego z Ministerstwa Zdrowia, z Departamentu Zdrowia Publicznego wyszła opinia w sprawie wpływu elektrowni wiatrowych na zdrowie. I zgodnie z opinią Narodowego Instytutu Zdrowia oczywiście podnoszona jest kwestia hałasu. W tejże ekspertyzie Ministerstwo Zdrowia pisze, że pojawiają się również publikacje wskazujące związek emisji hałasu z problemami neurologicznymi, niezależnymi od psychiki człowieka. Problemem dla okolicznych mieszkańców może być uciążliwość związana z dźwiękami nieprzekraczającymi określonych prawnie norm, która ma swoje podłoże w braku akceptacji jakichkolwiek zmian. W konsekwencji może to doprowadzić do akceptacji farm wiatrowych jako elementów infrastruktury w najbliższym otoczeniu i w konsekwencji do obserwowania wystąpienia objawów syndromu turbin wiatrowych. Co prawda, nie ma jeszcze jednoznacznych dowodów na to, że częstotliwość występowania syndromu turbiny wiatrowej wyraźnie wzrasta wśród osób mieszkających w sąsiedztwie farm wiatrowych, jednak ze względu na to, iż takie badania nadal trwają, zdaniem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nie należy tego zjawiska bagatelizować i lekceważyć.
Podobnie jest oceną negatywnego wpływu farm wiatrowych na zdrowie ludzi związanego z wibracjami ciała człowieka wywoływanymi dźwiękami o częstotliwości rezonansu i występowaniem objawów tak zwanej choroby wibroakustycznej w wyniku ekspozycji na dźwięki o niskiej częstotliwości. Jednym z podstawowych i bezpiecznych dla ludzi rozwiązań wydaje się wybór optymalnej lokalizacji elektrowni wiatrowej, czyli umieszczenie elektrowni wiatrowej w należytej odległości od zabudowy. Państwu proponują 0,5 kilometra od zabudowy. Nawet nie. Ci z Państwa, którzy będą dzisiaj decydować o przyszłości warunków życia w Waszej gminie, biorą po prostu na siebie odpowiedzialność za to, jakie warunki życia w zdrowiu zostaną stworzone. To ja myślę, że jest dzisiaj sesja historyczna w Państwa gminie, bo oczywiście Państwo radni mieli czas, żeby zapoznać się z materiałami załączonymi przez osobę czy osoby zainteresowane utworzeniem farmy wiatrowej. Ja ubolewam, że jednocześnie nie zadbano o to, żeby Państwu przygotować pakiet materiałów pokazujących szkodliwy wpływ farm wiatrowych na zdrowie człowieka. Jeśli będą do mnie pytania, ja oczywiście pani, tutaj proszę, ja mam Panie Przewodniczący, takie było spotkanie krótkie, ja pytałem właśnie o ich dźwięki, tak. Dostałem odpowiedź, powiem dosyć wyczerpującą, że mają one zbawienny wpływ na zdrowie ludzkie. Chyba Pana zbawi. Pod wiatrakami. To na tej szali tak było. Znają Państwo przypowiedzi ze Starego Testamentu, jak mury Jeryka zostały rozwalone? Rozwaliły trąby jerykońskie ustawione na niskiej właśnie takiej częstotliwości. Jeśli ktoś Państwu mówi, że infradźwięki są nieszkodliwe, to tak jakby Państwu mówiono, że promieniowanie rentgena jest nieszkodliwe. Ono jest niewidzialne, proszę Państwa, i niesłyszalne. A że szkodzi długie przebywanie w obrębie promieni rentgena, to chyba każdy wie i do tego nie trzeba kończyć studiów z fizyki. Ja oczywiście panu wójtowi te ekspertyzy z Ministerstwa Zdrowia, żeby nie było, że tutaj jest jakakolwiek polityka, to jest z Ministerstwa Zdrowia ekspertyza z 27 roku, z 27 lutego 2012 roku, gdzie podnoszone są te wątpliwości. Jednocześnie mówi się, że nie do końca wszystkie badania są w sposób rzetelny prowadzone, ale jeśli Państwo podróżujecie po świecie, bo Pan jest niezwykle radosny i na pewno Pan był w Egipcie i widział Pan farmy wiatrowe. Tak, są, proszę Państwa, olbrzymie farmy wiatrowe. Wiecie gdzie? Na pustyni. Na pustyni. My nie jesteśmy 300 metrów do mieszkania. Ale energetyczne za energetyką wiatrową umieszczoną w takiej odległości od sąsiedów ludzkich, żeby nie miała złego wpływu na zdrowie człowieka. Krótki zysk osoby, która wydzierżawia swój teren, jest zyskiem iluzorycznym, proszę Państwa. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba traci prawo do decydowania o swojej nieruchomości na czas zawarcia umowy, a więc na 25 lat. Jeśli za 5-7 lat Pan będzie chciał zmienić przeznaczenie części tego gruntu, to będzie tylko i wyłącznie wtedy możliwe, jeśli obecny dzierżawca, z którym Pan podpisze umowę, na taką zmianę wyrazi zgodę. Wyrazi zgodę. Jak będzie wyglądało opodatkowanie tych umów, nie wiem, nie widziałam Waszych umów, ale macie świadomość Państwo, że trzeba będzie odprowadzać podatki, tak jak Urząd Skarbowy Państwu te podatki naliczy. Tak, jako grunt zajęty pod działalność gospodarczą. Tak, to już jest działalność gospodarcza. Pan Gdziegiec, tak. Ja to trzeba płacić. Ja słów, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. U nas rozmowy na temat ferm wiatrowych rozpoczęły się już z tego, co mi wiadomo, od 2009 roku. Ja tutaj nastałem na koniec 2009. Nie, ale ze społeczeństwem kto rozmawiał? Tak. Proszę, kto rozmawiał ze społeczeństwem? Były konsultacje społeczne? Tak. Nie, bo niegrzeczny jest tak w powieści. I proszę Państwa, 2010 rok, 2011 praktycznie była cisza od wiatraków. Ja dowiadywałem się, pytałem sołtysów, ale każdy w ukryciu siedział, kto miał jaką umowę, żeby nie daj Boże się gmina nie dowiedziała, kto ma umowę z wiatrakami. I kiedy, proszę Państwa, w tamtym roku zrobiłem
duże spotkanie na Cygance, przyszło tam 20 parę osób, ja byłem w szoku, że wszyscy z entuzjazmem przyjmują wiatraki. Że była, ja proszę Państwa mówię, obywatele, bądźcie świadomi, czy są zagrożenia, czy ktoś... Nie, świetnie, że się w gminie coś robi. Wreszcie, ale proszę Państwa, proszę, później powiecie swoje. Później kolejne wyłożenia planu, ponieważ czuję, co się święci. Gdybym powiedział, że nie, to część... Tutaj nawet na razie było spotkanie na sesji, kiedyś z panami była prezentacja. No nikt nie powiedział złego słowa. I teraz tak, ja później postawiony w sytuacji takiej, że jeżeli nie wyrażę zgody, to jestem niegospodarny. Ale ciągle pytam mieszkańców, więc tak, jedno wyłożenie planu. Wyważone. Proszę Państwa, wyłożenie planu z Kostrzyny, jak było, przyszedł jeden obywatel. Ja nie pamiętam nazwiska, przyszedł jeden człowiek. Przecież jeden człowiek, którego jak zapytano, co sądzi o wiatrakach, no właściwie to jemu tam wszystko jedno. Nie przyszedł więcej nikt. Ktokolwiek, proszę Państwa, cokolwiek się organizuje, ludzie nie przychodzą. Teraz była wycieczka, którą firma zorganizowała na wiatraki. Sołtysi zbierali ludzi, nazbierali 7 osób z dwóch miejscowości. No to proszę Państwa, jak do ludzi można mówić, jak prosić, kiedy nikt się nie interesuje, nikt nie przyjdzie. Czy ja do każdego do domu pójdę zapytać, bo oczywiście jak mówię, cichosza, ci co mają umowy, bo oni wiadomo, żeby nie daj Boże ich tam ktoś nie powiedział, że będą czerpać zyski. I dlatego, proszę Państwa, ja pozostawiłem to Radzie. Niech Rada zadecyduje, ażebym ja nie był niegospodarny, ażebym nie był przeciwko publiczności, bo ja nie jestem w ogóle za wiatrakami, ja nie jestem przeciwko, ja nie jestem, ja tylko dobro gminy mam tutaj na sumieniu, a proszę radnych o podjęcie słusznie. Tak, słyszę Pani, proszę. Ja jeszcze jedno, dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Panie Burcie. Ja wiem, że nie wiedza szkodzi. Ale proszę mi wierzyć, że w dbałości o przejrzystość życia publicznego, oprócz tych materiałów ewidentnie lobbystycznych, wiatrakowych, które Państwo radni dostali, należało przedstawić dostępne ekspertyzy pokazujące szkodliwość oddziaływania ferm wiatrowych. Żebyście Państwo mieli pełny obraz sprawy, żebyście mieli wszystkie za i wszystkie przeciw. A pan, panie wójcie mówi, że Państwo zorganizowaliście wycieczkę do farmy wiatrowej. Nie my, nie my. No, czy, no ale są ty się zbierali, więc są ty z przedstawicielem organu gminy w terenie. No przepraszam bardzo, to jest chyba jakieś nieporozumienie. Czy jednocześnie Urząd Gminy zaproponował mieszkańcom spotkanie z naukowcami, lekarzami, którzy by wyrazili opinię na temat wpływu farm wiatrowych na zdrowie człowieka, bo jeśli by było tak, to okej, pokazujecie, co wiatrakowcy mówią, ale pokazujecie również Państwo, co mówią ludzie, którzy mają zupełnie inną opinię na temat wpływu wiatraków na zdrowie człowieka. Oczywiście, że lobbyści wiatrowi będą mówili, że to jest super, że to jest bardzo ładne, że to ozdabia krajobraz. Ja nie wiem, czy ozdabia. Według mojej wiedzy nie ozdabia, a niszczy i przyrodę i ma negatywny wpływ ewidentnie na życie człowieka. Więc w dbałości o dyskusję publiczną należało jednak zaprosić tych, którzy mają krytyczną opinię względem wiatraków, a nie obciążać ludzi odpowiedzialnością, że oni nie wiedzieli. Oni mogli nie wiedzieć, bo mają tysiące spraw. Ciężkie życie, bardzo często borykają się z różnymi problemami i zwyczajnie ta informacja do Państwa mogła nie dotrzeć, że są takie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Ja pytałam przed sesją, na czyje zlecenie jest ta zmiana pod farmy wiatrowe robiona i za czyje pieniądze. Tak. I obawiam się, że ona jest robiona za Państwa pieniądze. Tak. I Państwo w cieniu tych wiatraków z migotaniem będziecie i z tym hałasem żyli. Nawet nie widzieliśmy, że to jest po prostu skandal. Wartość Waszych nieruchomości spadnie na dziesięciolecia, proszę Państwa. A to są jakby zielone płuca Śląska, tutaj powiat kłobucki. No i ja jestem zdumiona takim podejściem. No to co, miał cały autobus jechać i podziwiać te wiatraki? A co tam jest do podziwiania? Usiądźcie sobie Państwo w zasięgu wiatraku albo postawcie sobie 5 wiatraków i zobaczycie, jak Wam będzie fajnie, jak wszyscy będą zrelaksowani, prawda? I kiedy przyjeżdżamy autostradami na zachodzie wzdłuż
farm wiatrowych, to staramy się przyjechać jak najszybciej, żeby z tego obszaru wyjechać, bo efekt migotania jest również dla odbioru człowieka bardzo, bardzo uciążliwy. Tak więc uważam, że na te konsultacje nie były pełne i nie były wszechstronne. Było prezentowane stanowisko lobby wiatrakowego. Oczywiście im ciszej, tym lepiej i bywa tak dla lobby wiatrowego, dla tych farm wiatrowych. To jest, ja rozumiem tych państwa również, to jest ich biznes. Oni chcą zrobić kasę, no ale chcą zrobić tą kasę tutaj. Nie w taki koszty. Sposób, stawiając pół kilometra za waszym złotem farmę wiatrową. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie. Ja myślę, Pani Poseł, ja myślę, że ta w tej chwili ta dyskusja nasza taka gorąca jest już może zbędna. My jesteśmy radnymi, jesteśmy dla mieszkańców. Mieszkańcy się trochę późno zorientowali, na czym to wszystko polega, ale mówię, może trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Okay. Jeżeli wy tych wiatraków nie chcecie, to dlaczego my nie mamy im fundować? A czemu pan jako radny nie rozmawiał z mieszkańcami? Ja akurat nie jestem radnym z waszego terenu, przepraszam bardzo. Ja, no ale naszej gminy, no radny święty. No, przyjdą wybory, to będą, będzie różnie. Ja to jest moje takie ogólne zdanie, bo ja nie jestem z tego terenu i osobiście jako ja tak, nie byłem zainteresowany, bo jestem Zawiem Konieczek, tu nie było problemu z wiatrakami. A jeżeli wy tych wiatraków nie chcecie, no to ja uważam, że my jesteśmy dla was. Żeby się na tym radni. Większość radnych nie mieszka na tym terenie. Tak, większość radnych nie mieszka tam. Ja myślę tutaj kwestię, wiemy, że jest problem z komunikacją, przynajmniej tak wygląda, że problem z komunikacją co do informacji o prowadzonych konsultacjach społecznych. Z tego co dowiadujemy się, były te konsultacje, ja mam obowiązek, że we wszystkich miejscowościach, bo jeżeli było 20, czy 15, czy 30 osób, no to można łatwo zliczyć, ile jest mieszkańców samej wioski, więc jakie to jest odwzorowanie, prawda, nawet jeżeli ta osoba przyszła. Więc tutaj mam pytanie, czy myślę, że warto się zastanowić, czy na pewno te konsultacje były w prawidłowy sposób przeprowadzone. I druga rzecz, co do, ja się cieszę, że pan wójt mówi dzisiaj na Radzie, tutaj na wszystkim, że dba o dobro gminy, bo to jest naturalne. Natomiast no myślę, że warto było mieć na uwadze również te protesty, które jednak wpłynęły po terminie. A jedynym zarzutem jest uchybienie terminu. Ale jeżeli, uważam, że jeżeli mieszkańcy dowiedzieli się, że to jest zbyt późno, albo w jakiś sposób nie do końca prawidłowy, no to jednak podjęli tą reakcję, więc te protesty wpłynęły. I no, teraz tylko powiem, odrzucenie ich tylko ze względu na uchybienie terminu uważam tutaj za co najmniej niestosowne. Ja wiem, ale parę słów dodam, dlaczego moim zdaniem to tam się potoczyło, a nie inaczej. Faktycznie dostęp do informacji, jakie korzyści przynoszą siłownie wiatrowe, jest bardzo prosty. Natomiast do tych wiadomości, co jest złe w tych inwestycjach, ludzie musieli sami dotrzeć. To nie mogło się to zdarzyć w ciągu jednego dnia. U nas to, zresztą i bardzo słusznie, każdy chce sam się dowiedzieć, a nie usłuchać, kto mu tam mówi, bo najczęściej to jest tak, że każdy, co przemawia, ma jakiś ukryty interes, nie zawsze zgodny z interesami gminy czy mieszkańców. Dlatego nie mam, te terminy zostały tutaj przekroczone. Wydaje mi się, że zresztą jestem święcie przekonany, bo do tej uchwały, proszę Państwa, wpłynęły, wydawałoby się, mało, tylko cztery protesty. Ale te cztery protesty, to jest lista ponad 150 osób. To praktycznie 100% no małych miejscowości. Bo to tylko dotyczy Kostrzyna Kotary. W projekcie uchwały mamy tu zapisane, że Rada nie uwzględnia. Bo wydaje mi się, że to jest trochę nadużycie. Skoro Rada ma decydować o kształcie uchwały, czy przyjąć, czy nie,
to nie jest grzeczne i dobre, żeby decydować za radę. Bo albo nam zabierają prawo głosowania i prawo uchwalania prawa miejscowego, którym jest plan przestrzennego zagospodarowania. I tak jak za czasów słusznie minionych głosujemy albo tak, albo wcale. To chyba nie jest tak. Ja uważam, że mieszkańcy jako najwyższe dobro tej gminy mają prawo głosu i mają się wypowiedzieć. Jeśli oni nie chcą, no to Rada musi się do tego przychylić, bo Rada ma być wyrazicielem jej opinii i interesów. My mamy dbać o dobro tych mieszkańców. Jeśli mieszkańcy uważają, że nie jest to dobre dla nich, no to dlaczego mamy głosować przeciwko? Pod względem formalnoprawnym, takim, żeby potem nadzór nam tej uchwały nie odrzucił. Wydaje mi się, że najpierw należałoby przegłosować ten załącznik numer 3 odnośnie tych protestów. Jeśli te protesty uznamy za słuszne, to jest pani projektant. Jeśli źle myślę, to proszę mnie sprostować. To znaczy, ja może wyjaśnię, jak to wygląda od strony prawnej. Ten projekt planu został Radzie przedstawiony w takim kształcie, ponieważ jakby przeszedł całą procedurę i ta procedura się zamknęła. Protesty wpłynęły po terminie, one zostały wszystkie przyjęte i państwu przedstawione. W tym załączniku, czyli w tej liście zostały one przedstawione jako nieuwzględnione właśnie ze względu na ten termin. Jest propozycja ich nieuwzględnienia, ponieważ jest do uchwalenia przedstawiony plan w takim kształcie. No jest to jakby taka formalność. Natomiast w tej chwili państwo powinni głosować, czy uwzględniacie te protesty, czy nie. Jeżeli je uwzględniacie, nie głosujemy wtedy uchwały i planu, a jeżeli uwzględniacie, to jeżeli je odrzucacie, no to wtedy możemy głosować nad planem w takim kształcie, w jakim został przedstawiony. Doskonale. Dziękuję. Proszę Państwa, tak jak mówię, jest lista integralna do uchwały, są protesty. Ja bym proponował, żeby tutaj już, bo wydaje mi się, zostało tutaj większość rzeczy powiedziane. Tak jak powiedziałem, tu jest wyrażona wola mieszkańców. Dla nas to jest rzecz najwyższa. Proponuję uwzględnić te protesty. Panie Przewodniczący, ja prosimy o głos, na to uprzejmie. Chciałbym dobrze głos. No, niech stanie się zadość zasadom demokracji. Proszę bardzo. Witam Państwa po raz kolejny. Dla tych osób, które widzą po raz pierwszy, nazywam się Jarosław Jaworski. Jestem przedstawicielem projektu. Zdaje się, że delikatne niezrozumienie tutaj nastąpiło, więc może parę słów przypomnienia, może dla niektórych osób informacji. Po raz pierwszy wniosek o zmianę studium miejscowego planu zagospodarowania trafił do Państwa gminy w maju 2009 roku. I wówczas to jako gmina podjęliście decyzję o tym, że rozpoczniecie pracę nad materiałami logistycznymi, aby te elektrownie wiatrowe i inne tematy oczywiście, które są elementami studium kierunku zagospodarowania, zostały tutaj wprowadzone. Maj 2009. W międzyczasie nastąpił szereg zmian. Nastąpiły wybory. Pan Bogdan Kraski został wójtem gminy Panki. Część Państwa zasiadających w Radzie również rozpoczęła pracę na tym okresie zmian i kadencji. W marcu 2011 roku, a więc rok temu, zostało uchwalone studium, w którym to wyznaczono tereny, które Państwo wyznaczyliście jako te, które się dopuszcza do lokalizacji elektrowni wiatrowych. W międzyczasie rozpoczęły się prace nad miejscowym planem zagospodarowania. Uchwała o przystąpieniu została podjęta 19 marca 2010 roku. Tutaj przez Państwa.
Nastąpił szereg prac zarówno planistycznych, na które zaangażowaliście Państwo środki finansowe, jak i z naszej strony prace zmierzające do ustanowienia tego projektu. Na skutek postępowania... Ale jakie prace, jakby Pan doprecyzował? Prace w zakresie obserwacji migracji ptaków, migracji nietoperzy. Ale czemu mieszkańcy nie wiedzieli? Czemu mieszkańcy nie wiedzieli? Tylko poszczególne osoby. Ale nie nietoperze widziały. Nikt nie wiedział. A chyba te nietoperze widziały, bo mieszkańcy nie wiedzieli. W 2009 o żadnym projekcie. Mieszkańcy nie wiedzieli. Proszę Państwa, nie jest prawdą, że... Jaką nie jest prawdą? Niemałe dzieci są przecież. Co wy sobie myślicie? Nie jest prawdą, że unikaliśmy kontaktu z mieszkańcami. Nie było. A kto miał kontakt? Proszę Państwa, wybaczcie. Posłuchajcie. No nie było. No kto wiedzieć, ile było spotkań? Ile było spotkań? Właśnie. Nasza praca w terenie... To na Kosinie był na spotkaniu pełnym... Albo na Aleksandrowie. Gdzie było spotkanie na Aleksandrowie? Żadnego spotkania nie było. No niestety muszę trochę... Słuchajcie. Pozwólmy Panu wypowiedzieć się to, co ma nam do powiedzenia. Wtedy możemy to ocenić całość, dobrze? Nasi przedstawiciele trafili do osób, które są właścicielami gruntów. Mamy tylko mamy zawarty szereg umów cywilnoprawnych dla osób, które jest lokalizowane w elektrowni, drogi, kable i tak dalej. Część osób nie zdecydowała się na podjęcie z nami współpracy, w związku z tym musieliśmy też te plany korygować i zmieniać planowany przebieg dróg na przykład. Wspomniane przez Pana Wójta spotkanie w Cygance, które odbyło się w tym roku zimą, odbyło się również przy naszym współudziale i wówczas przedstawiliśmy informację o możliwych zagrożeniach ze strony energetyki wiatrowej. Mówiliśmy o tym, że przyjmujemy takie odległości, które zostaną w naszej ocenie zaakceptowane w procedurze uzdrowień, o których była uprzejmą wskazaliśmy. Nie jest tak, że będziemy tutaj budowali wielką farmę. 4 elektrownie wiatrowe, my z reguły jako farmę traktujemy 10. Oczywiście to jest bardzo subiektywne. Natomiast proszę Państwa, te osoby, które zechciały się z nami spotkać, które z tego skorzystały, uczyniły to i rzeczywiście nie uzyskaliśmy jakichś negatywnych głosów poza tymi, o których mówiłem, że odrzucono naszą ofertę, musieliśmy korygować niektóre przebiegi. W Cygance otrzymaliśmy nawet ofertę ze strony Pana Radnego, Pana Sołtysa w zakresie pomocy uzgodnienia przebiegu tych dróg, co nie wskazuje na jakieś negatywne nastawienie, a wręcz przeciwnie. Jeżeli Państwo pozwolicie, to przedstawię Państwu tutaj kolegę ze mną siedzącego, pan dr Michał Sikorski, jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmuje się raportami działania środowiska. On po raz kolejny przedstawi nieco informacji na temat poruszonych tutaj przez panią poseł zagrożeń. Natomiast chcę Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie jest tak, że my jako inwestor, jako proponujący Państwu zlokalizowanie tutaj tych kilku elektrowni, podjęliśmy decyzję o tym, że one będą stały w określonym miejscu. To nie jest tak, że są niedoprecyzowane przepisy prawa. Proszę Państwa, osoba prywatna, każdy z nas może uczynić to, co nie jest dla niego zakazane w prawie. Każda instytucja, gmina, parlament, zakład pracy, podmiot może tylko i to wyłącznie uczynić, co jest zapisane w prawie. I biorąc pod uwagę informację pani architekt o tym, że nastąpiło uzgodnienie przez Urząd Wojewódzki, przez Sanepid, kolejne wyznaczone do tego podmioty, świadczy o tym, iż zostały przepracowane one na podstawie obowiązującego prawa. Tylko i wyłącznie. Jeżeli mamy mieć uwagi do jakichś niespójności rzekomych w prawie, no to proszę Państwa, ani Państwo tutaj żyjący, pracujący, my jako inwestor, niestety na zmianę tego prawa akurat my nie mamy wpływu. I jeżeli mamy mówić o tym, żeśmy Państwu zaproponowali określone rozwiązania, to są one oparte i zgodne z obowiązującymi przepisami, co potwierdza proces uzgodnieniowy, który został przez gminę, jak nie patrzeć, przeprowadzony. A teraz może parę informacji Pana doktora. Można, ale prosiłbym tak skrótowo, bo mamy 18 uchwał. Michał Sikorski. Ja chciałbym tylko sprostować. Ciekawe, czy pan doktor będzie mieszkał tu koło tych wiatraków. Chciałbym tylko sprostować, nie jestem absolwentem Uniwersytetu po Politechnice Poznania.
Na teorii to jest piękne. To znaczy, ja nie chcę mówić o teorii, bo tak jak tutaj pani poseł była uprzejma wspomnieć kilka nazwisk, to wiadomo, ja mógłbym państwu wiele nazwisk też podawać autorów. O, niepotrzebne. Nie wiem, czy zna pani nazwisko pana profesora Boczara z Opola, pani profesor Fablas, która się zajmuje sprawami stricte środowiskowymi oddziaływania na zdrowie człowieka. To są dwa przykładowe nazwiska. Dwóch doktorów z Politechniki Koszalińskiej, którzy robili badania w oddziaływaniu infradźwiękowych organów W80. Można naprawdę te nazwiska mnożyć. To opracowanie, na którym się pani poseł powołuje, doskonale znam, to nie jest to naprawdę nic nowego. Ale to jakby nie jest tutaj moim celem przekonywanie państwa, bo państwo macie świadomość tego, że ja zostałem zaproszony przez konkretną firmę i będziecie na tej podstawie jakieś wnioski wysnuwali. Chcę tylko zwrócić uwagę na coś takiego, że na terenie zachodniej Europy jest zlokalizowanych bardzo wiele elektrowni, chociażby na terenie Niemiec. Mówi się o tym, że one są tam lokalizowane w pobliżu autostrad, tak? Ale nie blisko domów. Dobrze, ale są zdjęcia, tak? I ale nasze życie to nie zdjęcia. Ja również będąc tam w Niemczech, elektrownie postanowiłem dużo bliżej domów. Przecież pan co na podwórku może postawić. No, pan co na podwórku. W każdym razie normy prawne, takie jakie w naszym kraju obowiązują, nie narzucają konkretnej odległości elektrowni w domu. Ale jakby te normy prawne nie były tworzone przez firmy wiatrakowe tak naprawdę. Normy dotyczące hałasu były w naszym kraju, zanim tak naprawdę ktokolwiek zaczął lokalizować elektrownię wiatrakową. Dlaczego firmy nie szukają sobie terenu? Tak, niezabudowany. Dokładnie. Tereny w Polsce. Bo trzeba by było zapłacić duże pieniądze za wybudowanie drogi, za dostanie się do... Ja zajmuję się trochę innymi sprawami związanymi raczej ze środowiskiem niż z takiego typowego... Ja myślę, że trochę tą dyskusję jak gdyby na jej przebieg. Ja powiem państwu, bo znam to jak gdyby z autorstwa. W tej chwili siłownie wiatrowe faktycznie na zachodzie są, ale raczej daleko. Ja często po Niemczech. Niemcy się wycofują, a Polacy to biorą. Są wyjątki, ale po prostu to jest kwestia do przyszłego. Żeby to nie było tak, że państwo znają chyba wszystkie, co to jest azbest. Proszę państwa, przez 20 ponad lat, przez wszystkie ośrodki badawcze światowe były uznawane jako całkowicie neutralne, bezpieczne, wspaniały materiał. A potem co się okazało? Nagle upada rak. No, teraz ludzie umierają. Doktory je atestowali. Na podwyższeniu ryzyka. Bo ja tutaj nie rozumiem, że nie szkodzi. Papieros też. Jeden będzie palił do 100 lat, mu nie zaszkodzi. Tak. Ale 10 innych zemrze na raka. To się opiera na wszystko oddziaływanie szkodliwe na statystyce, że podwyższa się poziom zachorowania. I tutaj na pewno nie wpływają to, co mi tutaj mówiono, że infradźwięki są wspaniale, bo pewne procesy się życiowe pobudzają. Proszę pana, tutaj na tej sali bo mówią. Przez kogo? Waszych przedstawicieli, ja tutaj widzę te nazwiska ani imienia, ale tak było powiedziane, że stymulują i pobudzają organizm. No to ja się nawet pytam, czy te sanatoria budować. Tak, dokładnie. Skoro takie są to dobre. Ja nie mówię, że nie pewnie wycinek może być dominantny, ale nie w takim całym szerokim spektrum. Proszę państwa, mnie się wydaje, że mieszkańcy zaprotestowali, oni się zapoznali. Tak, bo nie powiedziała firma właśnie. Bo każdy ma, prawie każdy ma dostęp do zebranu, nikt nie wiedział, że informacji. I tutaj chyba na dzień dzisiejszy nic nie wniesiemy nowego, o czym byśmy nie czytali, albo nie wyrobili sobie zdania na podstawie dostępnych publikacji. Dlatego chciałbym tutaj dalej przejść do procedowania nad tą uchwałą. To, co zaczęliśmy tutaj już robić. Całej uchwały dzisiaj nie będziemy głosować. Przegłosujemy tylko załącznik numer 3 do uchwały Rady Gminy Partii.
pod tytułem Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonej zmiany planu miejscowego Panki dla miejscowości Kostrzyna i Kotary. Paragraf pierwszy. Rada Gminy Panki zgodnie z artykułem 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po zapoznaniu się z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości Kostrzyna i Kotary postanawia o ich uwzględnieniu. Uwzględniamy. Proszę swoich materiałach sobie przeczytać. Paragraf 2. Integralną częścią niniejszego rozstrzygnięcia jest lista nieuwzględnionych uwag. Uwag. Punkt pierwszy. Uwaga z 15 maja 2012 roku. Pani Krzemińska Ilona. Protest przeciwko budowie elektrowni wiatrowej. Aleksandrowa. Drugi. 17 maja 2012 roku. Mieszkańcy sołectwa Aleksandrów. Protest przeciwko budowie elektrowni wiatrowej. Trzeci. 23 maja 2012 roku. Mieszkańcy sołectwa Kostrzyna Kotary. Usunięcie z planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pod inwestycję panów wiatrowych. Uwaga z numer 4. 25 maja 2012 roku. Mieszkańcy sołectwa Kostrzyna Kotary. Usunięcie z planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pod inwestycje farm wiatrowych. Proszę Państwa, kto jest za uwzględnieniem tych uwag? Proszę o uniesienie ręki. Brawo, brawo. Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pani Prezydent, przekazuję uchwałę do uzupełnienia. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu. Punktu 6. 3. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Cyganka Opatany. Pani, proszę zreferować parę słów. Proszę Państwa, ponieważ to jest sprawa tego planu jest podobna jak sprawa planu Kostrzyny i Kotary, z tym, że tutaj też była przewidywana lokalizacja dwóch elektrowni wiatrowych, ale oprócz tego nie będę już może opowiadać o tym, jak przebiegała praca nad planem, bo to był przebieg był identyczny jak dwóch poprzednich planów. Znaczy procedura jest taka sama, z tym, że tutaj mamy sprawę tego typu, że w liście nieuwzględnionych uwag są oprócz protestów mieszkańców przeciwko elektrowniom wiatrowym, są również inne uwagi mieszkańców, które zostały wniesione do tego planu i które zostały częściowo uwzględnione, natomiast Radzie została przekazana część uwag, które nie mogły zostać uwzględnione z różnych względów, tak jak jest w szczegółowych rozstrzygnięciach, przede wszystkim ze względu na niezgodność ze studium. Także tutaj mamy jakby sprawę, mamy dwa zagadnienia, bo mamy elektrownie wiatrowe i oprócz tego mamy sprawy indywidualne w uwagach nieuwzględnionych. Czy ja mogę Pani prosić na które ty... Nie, 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 nie,
Na temat tych zmian zagospodarowania przestrzennego na Cudzance tych działek, ponieważ ja tam jestem pełnomocnikiem mojego syna. I okazuje się, że została jeszcze jedna działeczka, to jest pod numerem 90, od strony tutaj, jak ktoś zna ten teren, od strony państwa Kałuchu. Tam jest dzielnica, tak jak i z drugiej strony, która tam wybiega po remizę. Obie te dzielnice kierują się ku rzece. Ku rzece jest może ile? 60, 70 metrów. I w środku tutaj jest taki ładny symbolek 5ZN. To jest dosyć rygorystyczny symbol, to tam nie wolno nic robić i tak dalej. Ale, proszę Państwa, 1,5 kilometra dalej, w stronę toru, wolno już było elektrownie wiatrowe zakładać. Tam już nie przeszkadzało nic. A to może nawet 1,5 kilometra nie ma. I nie wiem, dlaczego sąsiadująca działka, 89, może mieć zabudowę? A dlaczego tylko przez granicę, przez słupek graniczny działka 90 nie może być? Jeżeli, proszę Państwa, weźmy takie zawady. Proszę Państwa, tam się buduje jakieś rekreacje przy samej rzece. Tu jest rzeka. Dlaczego tam blokujecie to? A dlaczego żeście nie zablokowali? Tutaj, proszę bardzo, dwie mapy. Ostatnia i przedostatnia. Tutaj koło mostu. Dlaczego działka 146/1, która miała symbol ZN, już powstało U, czyli już można zabudować. Całą rzekę już pani, która jest z ramienia gminy odpowiedzialna, za to już dostosowała. Więc nie będziemy z tej strony rzeki mieli już absolutnie nic. W środku balek, żeby kawałek rzeki nie było, a żeby blokować tam w laskach gdzieś, gdzie powinien być teren rekreacyjny, jedną działkę, bo to ten działka jest pana Mirka. Tu się okazuje, że w tej gminie jeszcze w dalszym ciągu są, mają jakieś układy, tacy, z których dawno tu ich nie ma, a wpływy mają. No bo tak tylko można zrozumieć, nie inaczej. Ja to tak tylko odniosłem. Tak samo i w tym lasie. W tym lasku, gdzie tam nie chcieli pobudować się od remizy w stronę Kuźnicy. No proszę Państwa, jeżeli ktoś chce tam domek wybudować, tam jest szeroka droga i mu się nie pozwala, bo tam jest lasek. Ale dalej jakiś inwestor kopie dziurę za dziurą, bo on ma kopalnię piachu. I wszystkie wokoło już te działki mają pozmieniane symbole. PDL, jakieś tam inne, które świadczą o tym, co tam będzie. No więc nie rozumiem tego. Albo to studium płacimy za to, żeby coś z tego było, żeby społeczeństwo było zadowolone, albo to studium robi sobie po swojemu wszystko. Dlaczego takie są niepokoje społeczne? No bo nie było to zorganizowane, nie było to przemyślane i proszę Państwa, co jeszcze dalej powiem. Byłam w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy raz byłem 30 lat temu. Takie elektrownie, to są na tysiącach kilometrów, to jest pustynia Nevada, to jest pustynia Wyoming. Proszę jechać, sprawdzić, zobaczyć. Do najbliższego domu to trzeba jechać cały dzień. A to 300 metrów od mieszkania. I przede wszystkim to są wiatraczki małe, nie takie potężne. Do tej uchwały, do zmiany miejscowego rejestrowania Cygarka i Pacanów. Jest ta lista zastrzeżeń, to znaczy zgłoszonych uwag radnych uwzględnionych. Jest dosyć długa. Jest oczywiście też i protest odnośnie wiatroku. Ja proponuję tej uchwały nie przyjmować dzisiaj. Całkowicie. Wrócić do ponownego wyłożenia planu, do przedyskutowania tych wszystkich uwag, które zostały już rozpatrzone. I oczywiście uwzględnienia tego zbiorowego protestu, bo to nie jest protest jednej osoby, to jest protest zbiorowy mieszkańców Cygan. Proszę Państwa, to następne, kiedy będzie głosowanie? Dzisiaj chcemy to odrzucić. Proszę Państwa, to jest za
przyjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Cyganka Pazano. Kto jest za? No ale teraz nie wiadomo, czy za tym, czy za, jak będzie... Za przyjęciem. Za przyjęciem, no to będą wiatraki, no to ja dziękuję bardzo. Ale to ale... Pan jeszcze nie głosowali. Co? To się... No, ale to jest tak, no, tam się wstrzymał. Bo z Aleksandrowem było odwrotnie. Ale słuchaj. To jest przeciwny przyjęciu uchwały. Dziękuję. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Jak wrócimy do etapu wyłożenia, to Państwo będziecie widzieli, że te zmiany, jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe, że ich tam już na tym wyłożeniu nie będzie. To będzie dla Was uspokojenie i takie zabezpieczenie, bo wrócimy do tego etapu, uwzględniając po prostu Wasze protesty co do elektrowni wiatrowych. Bo wrócimy do etapu wyłożenia, będzie zmiana na rysunku, będziecie Państwo widzieli, że tam już w chwili wyłożenia nie będzie elektrowni wiatrowej, bo te uwagi będą uwzględnione, dlatego to chroni. Ale ja zabezpieczony apeluję Państwa, naprawdę, czas już się zmienimy, każdy musi patrzeć swój interes. Jeśli nie wiem, że jest wyłożenie planu, to iść zobaczyć. Ale mieszkańcy codziennie właśnie nie chodzą do tego urzędu, bo widzę sam w sumie. Ale macie sołtysa, jego trzeba brać za ruszy, żeby informował, że wychodzi. Będzie wyłożenie, będą wszyscy poinformowani. Proszę Państwa, chyba na najbardziej kontrowersyjne uchwały zostały już podjęte. Ja proponowałbym ze swojej strony 10 minut akcji spłacania. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, ja bardzo dziękuję za zaproszenie i proszę pamiętać, że w każdej ważnej sprawie jestem do Państwa do dyspozycji. Polecam również do zapoznania się z raportem opracowanym przez Kancelarię Senatu Energetyka Wiatrowa a Społeczności Lokalne. Chciałabym powiedzieć, że nasze spotkanie, proszę Pana, na pewno nie pójdzie na marne, dlatego, że wezmę sobie do serca bardzo to, co Pan powiedział, ale wcześniej chcę Państwa poinformować i Pana, że zawiązaliśmy parlamentarny zespół do spraw energii wiatrowej, bezpiecznej dla ludzi i środowiska. Niech będą farmy wiatrowe, ale w takiej odległości, żeby ludziom nie szkodzić. I deklaruję Państwu, że działania w tym kierunku będę podejmować. Dziękuję Państwu bardzo. Własnym całej Rady dziękuję za trud przybycia tu do takiej miejscowości jak Panki, za wsparcie moralne i merytoryczne, to najważniejsze, do tej trudnej sprawy, bo to są nowe, to, nowe sprawy. Dziękuję bardzo. Tak, no proszę jeszcze. Proszę Państwa, ja również dziękuję za to spotkanie. Chciałbym tylko zaproponować, abyście Państwo zasiadający w Radzie zastanowili się nad tym, co zmieniło się przez ostatni rok czasu, kiedy to w zeszłym roku przyjęliście studium z lokalizacją elektrowni. Natomiast musimy sobie zdawać, abstrahując od naszej sytuacji z Panem, tak? Musimy nic, z naszej strony nic. Niech Pan Rady nie ustawia za wcześnie. No. Duża zmiana była. No tak, no bo do Rady. Rada jest do nas. Rada jest do nas, a nie do Pana. Jeżeli Pan pozwoli. Abstrahując od sytuacji dzisiejszej w Państwa gminie, w miejscu, w którym się spotkaliśmy, musimy brać pod uwagę fakt, iż właśnie podjęliście Państwo decyzję o tym, że osoby, które mogły potencjalnie osiągać jakieś tam korzyści materialne ze współpracy z nami, tego nie będą miały. Gmina rezygnuje w ten sposób z wpływów podatkowych, które są na podstawie prawa finansowego ustalone. Pani poseł Wiśla to doskonale wie. Natomiast proponujemy, że następne spotkanie 31 grudnia 2020 roku, kiedy to mamy mieć 15% energii elektrycznej zużywanej ze źródeł odnawialnych, kiedy będziemy mieli zaproponowane nowe ceny za prąd, w związku z tym, że będziemy wprowadzali 1 stycznia 2021 opłaty z tytułu niewykonania naszych własnych zobowiązań przed Unią Europejską. Dziękuję uprzejmie. A propos tych teoretycznych przychodów dodatkowych gminy. Owszem, jest taki zapis i na pewno musieliby się Państwo tracić. W gminie Opatów, w naszych sąsiadów, są dwa wiatraki
rocznie płacą im 11 tysięcy. Tak jest ze zgłoszeń. Od dwóch wiatraków. Myślę, że jest to wątpliwe, proszę Państwa, a mamy uchwalony, że od wartości budowli uważam, że wiatrak to budowla. Cały, nie tylko fundament. Cały wiatrak to budowla. Płacą wszyscy od budowli 2%. No to ja nie wiem, dlaczego tak pytanie. Ale to nie pretensje do mnie. Ale nie, no proszę pana, ja przecież nie do pana, ja nie sobie radę, jak sąsiedzi dostają pieniądze. I w jaki sposób to jest, bo pan tu przywołał ustawę podatkową. Owszem, takowa jest. Mówi o 2% tego wzrostu. Ale turbiny nie zalicza się do tego, czyli tego, co jest, to, co jest najdroższe i najważniejsze. I jeszcze dwa słowa o umowach, które zostały zawarte z prawnikami, jakby pan odczytał. Niech pan stanie panią Łukaszu i odczytał. Jakie to umowy korzystne? Umowy z zielonymi rolnikami są niekorzystne. Konstrukcja umów nie jest oparta na kontrakcie cywilnym. Tak, są zapisane punkty w umowie tak skonstruowane, że rolnik nie będzie się mógł z nich wycofać. Nawet się nie zorientuje prawdopodobnie osoby, które podpisały. Że podpisały tak właśnie do firmy wiatrakowej, nie będzie mógł dochodzić odszkodowań. Nawet jeśli w przyszłości obietnice firmy staną się wiatrakowa. Oddaje swoje grunty pod prawa niedzierżawcy na 25 lat, podpisując przy umowie stosowne pełnomocnictwo. Pieniądze mają być wypłacone raz w roku. Wydzierżawiający nie został poinformowany, jak ta dzierżawa ma wyglądać. Czy będzie musiał zacząć działalność gospodarczą? Czy będzie musiał przekształcić grunt rolny na grunt przemysłowy na swój koszt? Czy będzie do niego płacił podatek i w jakiej wysokości? Konsekwencje, czy pozostanie, czy jeżeli jest rolnikiem w KRUS-ie, czy pozostanie jednak konieczne przekwalifikowania się do ZUS-u i do składki? Dzierżawca ma prawo podzierżawiać i podejmować grunty trwałości lub przejęcie osobą trzecią. Czyli teraz jeżeli macie Państwo taką umowę, to firma może podzierżawić grunt osobie w firmie trzeciej. W celu eksploatacji siłowej z prawem dalszej podzierżawy lub podzierżawy. Tutaj jeszcze tak, dzierżawca ma obowiązek zawiadomić wydzierżawiającego o dokonaniu podzierżawy z podnajmu. Punkt ten jest niezgodny z artykułem 698 Kodeksu Cywilnego. Nie można rozwiązać umowy dzierżawy. Mniejsza umowa może być wypowiedziana przez wydzierżawiającego zachować 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia, czyli rok. Ze skutkiem na koniec roku wyłącznie i do dwóch przypadków, kiedy dzierżawca dopuści się zwłoki zapłatą czynszu za dzierżawę za dwa kolejne okresy płatności, czyli dwa lata. Dzierżawca dopuści się rażącego naruszenia innych postanowień niniejszej umowy i nie usunął stanu naruszenia pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia dwumiesięcznego terminu do usunięcia takiego naruszenia. Natomiast tutaj przytoczony mamy artykuł 703 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli dzierżawca dopuszcza się złotych na co najmniej dwa pełne okresy płatności, a w przypadku gdy czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopuszcza się złotych zapłatą ponad 3 miesiące, wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia. A więc jest rozbieżność co do umowa, co do kodeksu. To są już niuanse umów cywilnoprawnych, no bo to ktoś godzi się na te warunki, które mają ukryte jakieś zasięgi. Proszę Państwa, ogłaszam 10 minut przerwy, żeby emocje zrobiły. Dziękuję za oglądanie.